po części realizowaliśmy te założenia, które tam były, stąd się też brał i wynik i on był cały czas, można powiedzieć, w kontakcie, bo to jedna, dwie bramki, trzy, to jest w piłce ręcznej bardzo mało i to zawsze w każdej chwili można odmienić. Na pewno brakowało nam jakby zagrożenia w tym ataku pozycyjnym. Dopiero w drugiej części tam Mateusz Orłowski zaczął grać, rzucać bramki przede wszystkim. Nie stworzyliśmy tego zagrożenia w pierwszej części spotkania, no i też popełnialiśmy błędy, tu głównie w centralnej części boiska, gdzie były rzuty i myśmy nie pomagali bramkarzom, którzy dzisiaj starali się możliwie jak najlepiej, ale no nie udawało się to. Kilku bramek, co w przypadku stracenia jakiegoś porobienia błędów dwóch, trzech z rzędu nie dawało takiej sytuacji nerwowej, chociaż tam był moment taki, że remis był i mogło się różnie wydarzyć, ale no, przeszliśmy szale na swoją korzyść i do końca utrzymaliśmy ten wynik, z czego się cieszę, no, chłopakom tylko pogratulować walki, również przeciwnikowi jak najbardziej, bo stworzyli bardzo mocne zagrożenie dla nas. Remis to dobrze by było, gdyby się skończyło remisem, ale no niestety były takie momenty, doszliśmy do remisu, brakowało nam tej bramki takiej decydującej, bo to tak jest w sporcie. Dochodzisz przeciwnika i brakuje tej kropki, nam tak zwanej dopchnięcie tego. Niestety nie udało nam się, popełniliśmy znowu błędy, później próbowaliśmy się ratować grą każdy swego, wyszliśmy najpierw trochę obroną kombinowaną, 4 plus 2, to też nie wychodziło, każdy swego to już niestety zawodnicy z Polska byli lepsi biegowo i to znacznie odjechało. Myślę, że tutaj popełniliśmy może błąd taki ustawiając te 5 minut gry każdy swego, jak nie szło, to trzeba było wrócić z powrotem do obrony płasko. No niestety przykro, że dalej nie zdobywamy punktów i to najbardziej boli. Znaczy my dążymy do jednej rzeczy, by nie pozbywać się piłki zbyt szybko. Chcemy grać jak najdłużej, cały czas od lewej strony do prawej i odwrotnie i czekamy na to stworzenie sytuacji, która powinna nadejść. Czasami zbyt szybko jeszcze oddajemy te rzuty i stąd się też biorą właśnie błędy. Momentami, jak żeśmy to grali do końca, tak długo, aż wyjdzie do, w zasadzie, no można powiedzieć, do gry pasywnej, kiedy sędzia pokazuje, to wychodziły te sytuacje, były rzutowe. Ale też brakowało nam zagrożenia z drugiej strony boiska, czyli z prawej strony rozegrania. Tam momentami i Babicki próbował, i Osowski. I to jest za mało. Jeszcze na środku też nie było zagrożenia. Mało żeśmy grali chyba skrzydłami, co nie pozwalało nam grać centralnie w środku, w grze 1 na 1, żeby rozciągnąć tę obronę. Błędów i zaczęliśmy je popełniać w takim momencie, w którym nie powinno już nam się to zdarzać, bo praktycznie do jakiegoś stałego tego grania doszliśmy, jakoś tam się kręciło wszystko, a w pewnym momencie wszystko zaczęło nam jakby nie szwankować. No jest to trudne, to są młodzi chłopacy, oni się cały czas uczą i to nie jest pierwszy mecz, który tak gramy. To się powtarza i próbujemy z tym walczyć, no, z różnymi skutkami, raz się udaje, raz się nie udaje. Chłopakom nie brakuje ambicji do grania, ale czasami ta ambicja im przeszkadza, bo za dużo dają z siebie i to wtedy przynosi na razie więcej złego niż dobrego. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo to jest jednak pierwszy nasz sezon w takim porządnym graniu, a to większość seniorów, to szkoła życia dla nich tak naprawdę.
Mamy tydzień przerwy i będziemy się przygotowywać do meczu z Poznaniem, z MKS-em Poznań. Każde spotkanie jest inne, do każdego na pewno się przygotowujemy możliwie jak najlepiej. Weryfikuję to boisko i robimy wszystko, żeby te punkty zdobyć. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, nam jest trudno i z racji tego, że grudzień jest traktowany w tej chwili taką zespołem, gdzie się jedzie, zdobywa punkty. My chcemy zrobić, żeby te zdobywanie punktów przychodziło przeciwnikom jak najtrudniej. No może się kiedyś przełamiemy.